Wsparcie dla najnowszych plików, takich jak NX11 i SolidWorks 2017. Modele 3D mogą być zapisane w formatach graficznych, takich jak CGR. Poza tym pojawiła się nowa funkcja wielokrotnego eksportu. Model 3D może być eksportowany do kilku formatów jednocześnie, takich jak Parasolid, Step, CATIA i inne. W menedżerze obiektów można wybrać kilka części i eksportować je do wybranego formatu plików. Eksport stał się bardziej wygodny. Jeżeli w części jest kilka niezależnych brył, przy pomocy nowej opcji Pokaż tylko można pokazać jedną z nich. Pokazywanie i ukrywanie jest bardziej elastyczne. Przy użyciu opcji Pokaż tylko można również pokazać jedną z części w złożeniu. Operacje Pokaż ukryte, Przełącz widzialność elementów i Pokaż wszystko działają również na części w podzłożeniach. Menadżer równań ma kilka nowych opcji. Zmienne lub wyrażenie może być zablokowane lub ukryte. Dodatkowo wprowadzono nowy filtr. Edycja została zunifikowana. Dodatkowo w tej wersji zoptymalizowano kilka operacji. Operacja Rozwij na płaszczyźnie może utworzyć płaską ścianę. Oprócz tego operacje Przytnij i Podziel mogą używać jednocześnie ściany i płaszczyzny jako obiektu ucinającego. Poprzednia wersja niekiedy generowała błędny wynik podczas tworzenia skorupy. Rozszerzenie tej funkcjonalności daje dużo lepsze wyniki. W tej wersji dodano również celowe korpusy form firmy DME zawierające serię A i B. Wybierz odpowiednią wartość, aby dopasować korpus formy. Ogólne części standardowe zostały również wzbogacone o elementy celowe. Na przykład wstawimy pierścień centrujący. W module CAM operacje poziom Z i offset 3D zostały wzbogacone o dwa typy kontroli pięcioosiowej. Z 5X punkt kontroli możemy utworzyć ścieżkę narzędzia, w której oś narzędzia lub jej przedłużenie będzie przechodziła przez punkt kontroli. Można użyć wartości domyślnej lub wstawić punkt kontroli do sterowania ścieżką narzędzia. Po wybraniu typu osi na podcięcia 3x do 5x obszar podcięcia będzie wykryty automatycznie, a ścieżka narzędzia zostanie przekształcona z 3-osiowej do 5-osiowej. Kąt pochylenia może być dostosowany do potrzeb obróbki. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją ZW3D 2017.